Witajcie! Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z serii dinozaury. Dziś omówimy sobie prawdziwie twardogłowego dinozaura, pycefalozaura. Nazwa pachycefalozaur wywodzi się ze starożytnej greki i oznacza grubogłowy jaszczur. Był to rodzaj grubogłowego dinozaura, żyjącego w późnej kredzie w dzisiejszej Ameryce Północnej. Jego pozostałości znaleziono w Montanie, Dakocie Południowej i Wyoming. Należał on obok triceratopsa, którego już wcześniej omówiliśmy, do ostatnich nieptasich dinozaurów przed wymierania kredowego. Pachycefalozaur był roślinożercą lub wszystkożercą. Jest znany głównie z czaszek i kilku niezwykle grubych jej zadaszeń. Czaszka posiadała bardzo grube sklepienie. Poruszał się na dwóch tylnych kończynach, znacznie dłuższych od krótszych przednich. Największe osobniki osiągały do 4,5 metra długości, a ich masa dochodziła do 450 kg. Zobaczcie, jak na jego tle wyglądałby człowiek. Anatomią pachyce falozaura poznano słabo, ponieważ do tej pory udało się odnaleźć jedynie pozostałości głowy. Najbardziej charakterystyczną cechą anatomiczną tego gada było potężne kostne sklepienie czaszki, mierzące aż 25 cm grubości, mające za zadanie ochraniać położony w środku niewielki mózg. Wznoszącą się część kopuły zdobiły kostne grudki i krótkie, prawdopodobnie tępe, kostne kolce wyrastające powyżej pyska. Krótka czaszka posiadała duże, zaokrąglone, zwrócone do przodu oczodoły. Oznacza to dobry wzrok zwierzęcia, a także szerokie pole widzenia dwuocznego. Poniżej znajdował się nieduży pysk zakończony zaostrzonym dziobem. Małe zęby miały liściekształtne korony. Wspierająca ciężko głowę szyja przebierała kształt litery S albo U. Solidna czaszka tego dinozaura przyczyniła się do powstania teorii, według której pachy używał swoich głów w międzyosobniczych walkach w obrębie gatunku. Teoria ta nie została jednak potwierdzona. Część naukowców uważa, że samce pachy trzymając głowę prosto, nacierały na siebie nawzajem. Sądzono, iż dinozaury te układały głowę, szyję i ciało prosto w linii poziomej, by zamortyzować siłę uderzenia. Obecnie pogląd ten traci na znaczeniu. Po dokładniejszych badaniach czaszek tych dinozaurów naukowcy uważają, że sklepienie czaszki niekoniecznie wytrzymałoby wstrząs spowodowany uderzeniem. Poza tym nie znaleziono na skamieniałych czaszkach dowodów blizn czy innych urazów. Co więcej, kręgi szyjne i przednie piersiowe utrzymywały szyję raczej w kształt litery S albo U, a nie prosto. Miałoby to fatalne skutki przy uderzeniu. Poza tym zaokrąglony kształt czaszki zmniejszał powierzchnię kontaktu podczas zetknięcia się głów, powodował możliwość ześlizgnięcia się ich. Bardziej prawdopodobne, że pachy cefalozaury w trakcie swych międzyosobniczych starć uderzały głowami w swe boki lub nawet próbowały zaatakować oponenta od tyłu. Wersja ta zakłada, że osobniki ustawiały się mniej więcej równolegle lub zwrócone w kierunku rywala. Najpierw próbowały zastraszyć go, okazując swe groźnie wyglądające głowy. Jeśli żaden z przeciwników nie ustąpił, pachy cefalosaury zginały głowy bocznie i w dół, uderzając rywala po boku. Bardzo prawdopodobne jest również, że dinozaury te używały swych głów do odstraszania drapieżników lub w obronie przed nimi, a być może i do ataku. Choć ich główną bronią przeciw drapieżnikom była zapewne ucieczka. Naukowcy wciąż nie wiedzą, czym żywiły się te gady. Posiadając niewielkie prążkowane zęby, nie były w stanie gryźć twardych, włóknistych roślin tak efektywnie jak inne dinozaury tego czasu. Sądzi się, że odżywiały się mieszanym pokarmem złożonym z liści, nasion, owoców i owadów. Ostre ząbkowane zęby dobrze by się nadawały do szatkowania roślin. Był on prawdopodobnie zwierzęciem stadnym, żyjącym w małych grupkach. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie! Zapraszam do subskrypcji kanału oraz zostawienia łapki w górę. Cześć!